Po 15 miesiącach intensywnych prac związanych z budową drogi wojewódzkiej nr 835 mieszkańcy Przeworska oraz gminy Przeworsk mogą odetchnąć z ulgą. Łącznik autostradowy został oddany do użytku w piątek 5 lipca. Myślę, że to szczególny dzień dla miasta Przeworska i mieszkańców, ponieważ po wielu latach oczekiwań i kilkunastu miesiącach ciężkiej pracy wykonawcy udało się w końcu puścić ruch. Na pewno ta inwestycja odciąży ulicę Gorliczyńską, która do tej pory była zakorkowana i część tego ruchu się przeniesie właśnie na ten łącznik autostradowy. No, jestem bardzo zadowolony i myślę, że mieszkańcy również. Dzisiaj od 9 rano już ruch jest puszczony, także widać, że się wzmaga, także myślę, że będą wszyscy zadowoleni, a szczególnie odetchną ci mieszkańcy, którzy mieli problemy w ruchu lokalnym w mieście. Daniel Krawiec, wójt gminy Przeworsk, zaznaczył, że ma nadzieję, iż otwarcie łącznika w dużej mierze wpłynie na jej rozwój. Przebiega on w całości po terenie gminy Przeworsk, w związku z tym mam nadzieję, że właśnie ten potencjał gminy zostanie w ten sposób również wykorzystane. Tereny inwestycyjne, w sumie i prywatne, i gminne, zostaną w jakiś sposób wykorzystane. Mam taką nadzieję, a przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo i miasto również w jakiś sposób zostanie odciążone od tego ruchu. Tego samego zdania jest burmistrz miasta Przeworska. Przedsiębiorcy już się uaktywnili, szukają miejsc na przyszłe swoje inwestycje, szczególnie właśnie w takim bliskim terenie zjazdu autostradowego. Także widać to nawet ze spotkań, które ja prowadzę. Jest żywe zainteresowanie i mam nadzieję, że to też sprawi na rozwój przedsiębiorczości, bo na tym rzecz polega i też po to była budowana autostrada, nie tylko komunikacyjnie dla mieszkańców, ale również dla przedsiębiorców. Budowa łącznika była możliwa dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz miasta i gminy Przeworsk. Jej wartość to ponad 23 miliony złotych.